powiatowego Lecha Kierkiewiczaka i witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Na początku jeszcze sprawy organizacyjne tutaj dla radnych. Przed sesją radni otrzymali zmienione następujące projekty uchwały. Numer uchwały 298 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Gubin o statusie miejskim stanowiących pomoc w terenie miejsc. Projekt uchwały nr 299 w sprawie szczegółowych zasad, sposobów i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg. Oraz projekt uchwały nr 300 w sprawie określania zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Zmiany te dotyczą naniesienia uwag, jakie zostały zawarte w opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Czy są pytania do tych zmian, które tutaj przedstawiłem? Nie widzę. Zatem przechodzimy teraz do punktu drugiego. Honorowanie uczniów Miłosza Maciąga, Igora Rabackiego i Stanisława Frygi za podjęcie działań ratujących życie. Radny Mirosław Fryga złożył wniosek o nadanie tytułu Każdy może zostać bohaterem. Miłoszowi Maciągowi, Igorowi Rabackiemu i Stanisławowi Frygi. Wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska i w związku z tym na dzisiejszą sesję zostali zaproszeni wymienieni przeze mnie uczniowie wraz z rodzicami. Mieczysław Fryga, złożył wniosek, przepraszam na pomoc. I teraz proszę przewodniczącego komisji, radnego Andrzeja Białka o odczytanie uzasadnienia co z naszego przyznanego wyróżnienia. Dziękuję panie przewodniczący, już jest drugie wręczenie wyróżnienia tego w naszym mieście. Wniosek kolegi Mieczysława, który złożył tutaj na tych trzech młodych, powiedziałbym mężczyzn. Dlaczego mężczyzn? Że nawet ktoś zachował się bardzo nieroztropnie, to jest bardzo małe słowo, bardzo niepoważne. Wydobył z ziemi złom, a dokładnie wybuchy z II wojny światowej. Ułożył je w miejscu praktycznie ogólnie dostępnym dla wszystkich, dla dzieci przede wszystkim. I nie powiadomił odpowiednich służb, żeby te niewybuchy zabezpieczyć. Tych trzech młodych ludzi zapraszam tutaj wraz z rodzicami do mnie tutaj, do nas. Tych trzech młodych ludzi, kiedy znalazły to, zachowało się bardzo profesjonalnie. Zgłosili od razu na policję ten fakt. Doprowadzili radiowóz, czyli funkcjonariusze do tego miejsca. Z odległości, jak uznali bezpiecznej, pilnowali, żeby inni ludzie nie mogli tam dojść i nie mogło dojść do jakiegoś zdarzenia negatywnego. Takie zachowanie zasługuje na pochwałę, wyróżnienie i na jako wzór dla naśladowania dla innych. Poproszę pana burmistrza o wręczenie pism, dyplomów, uznania. Każdy może zostać bohaterem. Ja może przeczytam tutaj pismo, które złożę za chwilę na Państwa ręce. Odwaga nie polega na nieodczuwaniu strachu, ale na umiejętności działania mimo niego. Bardzo mądre słowa. I tutaj Igor Zawadzki w imieniu władz samorządowych miasta Gubina oraz własnym chcielibyśmy złożyć Ci serdeczne podziękowanie za podjęte przez Ciebie działania, dzięki którym zostało z pewnością ocalone zdrowie, a nawet życie innych ludzi. Twoja postawa oraz umiejętność radzenia sobie w sytuacji kryzysowej zasługuje na szczególne słowa uznania oraz stanowi piękny wzór do naśladowania dla innych. Jednocześnie chcielibyśmy przekazać Ci serdeczne życzenia, by również w przyszłości nie zabrakło Ci odwagi do podejmowania ważnych życiowych wyzwań.
i podpisali przewodniczący Rady Miejskiej pan Leszek Ochotny, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska pan Andrzej Jałek oraz burmistrz miasta Gdynia Bartłomiej Bartczak. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego i powodzenia. Wręczenie listów gratulacyjnych wyróżniających się uczniów lubuskich szkół oraz ich opiekunów. Teraz jest czas, w sposób szczególny przywitać Was, młode pokolenie i szanowne grono pedagogiczne, wychowawców, opiekunów, dyrektorów szkół. Zaprosiliśmy Was dzisiaj, bo w mijającym miesiącu szkolnym osiągnęliście wyniki, bardzo dobre wyniki na olimpiadach i konkursach na szczeblu co najmniej wojewódzkim. Dlatego teraz chcielibyśmy Was w sposób szczególny wyróżnić i pogratulować Wam serdecznie Waszych osiągnięć. Jak również życzyć Wam dalszych sukcesów, tak byście dalej byli wzorem do naśladowania wśród Waszych rówieśników, a dla nas, dla Was samorządowych, byście byli dumą. Uczniom i opiekunom. Szkoła osobowa nr 2. Uczniowie. Olimpia Strzelec, Nikola Zeroda, Weronika Kasowska. Są to finalistki wojewódzkiego lubuskiego konkursu recytatorskiego. Weronika Gruber, Jagoda Kasowska. To są finalistki wojewódzkiego lubuskiego dziecięcego festiwalu piosenki. Adriana Sikorska, Agata Podgórska, Patrycja Kowalska. Zdobywczyni złotego medalu drużynowego w czwórboju lekkoatletycznym w województwie, srebrny medal w wojewódzkich biegach sztafetowych, brązowy medal w mistrzostwach województwa w piłce ręcznej, udział w finale ogólnopolskim w czwórboju lekkoatletycznym, udział w finałach ogólnopolskich w kindersport w piłce siatkowej. Jakub Kasiewicz, Maciej Kiszpański, srebrny medal w czwórboju lekkoatletycznym w województwie, brązowy medal w wojewódzkich biegach sztafetowych przełajowych, brązowy medal w mistrzostwach województwa w piłce siatkowej, udział w finałach ogólnopolskich Intersport w piłce siatkowej. Opiekunowa. A. Dorota Walczyńska, Violetta Szczotka, Ewa Pilarczyk, Małgorzata Przecińska, Tomasz Lasota. Zapraszam. Ja będę wyczytał, bo dobrze? Proszę bardzo, Oliwia Strzelec. Nikola Zaroda. Weronika Kasowska. Tak. Weronika Wróbel. Jagoda Kasowska. Grupa sportowa. Adriana Sikorska. Adrianna. Agata Podgórska. Patrycja Kowalska. Oraz panowie Jakub Gasiewicz, Maciej Liszbański. Oraz podziękowania dla opiekunów pani Ludwika Dalecka.
Pani Dorota Walczyńska. Pani Wioletta Szczotka. Pani Ewa Pilarczyk. Pani Małgorzata Brzezińska. Pan Tomasz Lasow. Dziękujemy bardzo, jeszcze raz gratulujemy. Uczniowie. Jan Ziemka, laureat przedmiotowego konkursu wojewódzkiego z historii, finalista przedmiotowego konkursu wojewódzkiego z języka polskiego. Jakub Gruber, laureat przedmiotowego konkursu wojewódzkiego z przyrody. Mateusz Gadecki, laureat przedmiotowego konkursu wojewódzkiego z przyrody. Finalista. Jakub Szwed, Wojciech Jagiełło, Andrzej Skołodzubo. Brązowi medaliści w finale wojskim turnieju piłki siatkowej Kindersport, awans do finału ogólnopolskiego. Opiekunowie uczniów Judyta Kłochasz, Edyta Kantek, Ewa Wawrzyniak i Reneusz Schmidt. Zapraszam serdecznie. Jakub Gruber. Mateusz Gadecki. Sportowcy. Jakub Szwed. Wojciech Jagiełło. I Andrzej Kołzuch. Opiekunowie uczniów Judyta Włochasz, Edyta Kantek, Ewa Wawrzyniak i Reneusz Schmidt. Jeszcze raz gratulujemy, dziękujemy bardzo. Pozwolę sobie jeszcze odczytać tutaj gratulacyjny od pani kurator oświaty, wielkowski kurator oświaty Bogna Ferenstein. Zapraszam tutaj panie. Z ogromną radością odczytuję. Z ogromną radością składam serdeczne gratulacje z okazji uzyskania przez panie ucznia tytułu laureata konkursu przedmiotowego z historii społeczeństwa dla szkół podstawowych organizowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013-2014. Dziękuję za zaangażowanie na pracę na rzecz najzdolniejszych uczniów naszego województwa. Życzę pani, aby niełatwa misja nauczyciela przyniosła jeszcze lepsze efekty, satysfakcji i radość. Proszę przyjąć moje życzenia zdrowia, zadowolenia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Pani Judyta Włochasz, konkurs przedmiotowy z przyrody dla szkół podstawowych. Dziękujemy w imieniu pani kurator, przekazujemy tutaj gratulacje. Wszystkiego dobrego. Witam serdecznie kolejną grupę finalistów konkursów przedmiotowych, sportowych na szczeblu wojewódzkim. Bardzo was serdecznie witam. Witam też również opiekunów waszych, wychowawców, dyrektorów szkół jeszcze raz. I z tej okazji chcielibyśmy wam złożyć podziękowania za waszą pracę, jak również
serdeczne gratulacje z tego tytułu, że wasza praca, wasz bardzo, wasze zaangażowanie owocuje tymi osiągnięciami, które zaraz za chwilę odczytamy. Jesteśmy z tego dumni jako władze samorządowe, jako radni, że mamy tak zdolną młodzież i chcemy dać wam nagrodę po to, żebyście jeszcze dalej szukali aspiracji, ambicji, by dalej kształcić się i wzbogacać swoją wiedzę. Również waszym wychowawcom, opiekunom chcemy serdecznie podziękować za ich pracę, wkład, kształtowanie waszych. Ja również chciałem się przyłączyć do życzeń, pogratulować już im opiekunom i zapraszam na środę. Będę troszeczkę zmienił formułę, będę wyczytywał ucznia i prosiłbym również o wstąpienie opiekunów. Zespół szkół imieniem Mikołaja Kopernika, gimnazjum nr 1. Uczniowie Dagmara Lisieca. Wyróżnienie w lubuskim konkursie recytatorskim. Opiekun Jolanta Sidor. Uczennica Julia Gnicka, trzecie miejsce w okręgowej olimpiadzie promocji zdrowia i życia, opiekunka Elżbieta Ślowska. Teraz poproszę uczniów gimnazjum zespołu szkołowo-kształcących, uczniów gimnazjum nr 2. Proszę o wystąpienie na środek uczniów. Justyny Dajder, laureatkę konkursu przedmiotowego z języka polskiego. Trzecie miejsce w 9. edycji ogólnopolskiego konkursu sztuki epistolarnej i epistolicznej. Ucznia Jakuba Matuszaka, finalisty konkursu przedmiotowego z historii. Ucznia Mateusza Turowskiego, finalista konkursu przedmiotowego z historii. Ucznia Wojciecha Silika, zdobywca trzeciego miejsca na etapie wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu ojczyzny-polszczyzny. Dariusza Sitko, zdobywca trzeciego miejsca na etapie wojewódzkim 8. ogólnopolskiej franciszkańskiej olimpiady wiedzy o świętym Maksymilianie Kolbe oraz grupę dziewcząt, które zdobyły mistrzostwo województwa i awans do mistrzostw Polski w piłce siatkowej w ramach lubelskiej olimpiady młodzieży. Są tu Anna Błaszko, Kamila Loga, Nikola Rupela, Urszula Gozdek, Karolina Pawla, Kaja Pydyś, Kinga Obotna, Weronika Kaczmarek, Justyna Pypeć, Natalia Pytiak, Aleksandra Szmigel, Wiktoria Tyka, Anna Hiszpańska, Dominika Kimmel, Anna Siwińska. Jest tylko reprezentacja. Tak, dziewczyny. Ponadto Kamila Loga jest srebrną medalistką Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w pięciu kulą kategorii junior młodszy. Zapraszam opiekunów uczniów. Zapraszam opiekuna, naszego opiekuna Justyny Gajdy, opiekuna Jakuba Matuszaka, Mateusza Turowskiego, Wojciecha Siwika, opiekuna Dariusza Sitko i opiekuna grupy dziewcząt. Pani Małgorzata Jarosz, pani Żaneta Cichosz, pani Maria Nowakowska i pan Karol Smyk.
Rozstajemy się ze Zespole Szkół Ogólnokształcących, uczniowie Liceum Ogólnokształcące. Uczniowie, Kamila Adamczyk, wyróżnienie w półfinale konkursu teoretycznego 15. edycji ogólnopolskiego konkursu geologiczno-środowiskowego Nasza Ziemia, środowisko przyrodnicze wczoraj i dziś. Dziś i jutro. Julia Nowak, finalistka 5. edycji ogólnopolskiego konkursu tematycznego Losów bliskich i losów dalekich. Życie Polaków w latach 1914-1989. Piotr Falus, wyróżnienie w wojewódzkim konkursie recytatorskim. Konrad Zygmuntowski, laureat ogólnopolskiego konkursu 20 lat działalności Senatu Rzeczypospolitej Polski, Wolnej Polski. Przyszły rad. Mateusz Cieślak, finalista w ogólnopolskim konkursie Explore 2014 na pracę badawczą. Wiktoria Kupczyńska, Michał Jędrzejczyk, Marto Siwczyk, Marta Kajciak, Dominika Kukawka. Uczestnicy 22. Lubuskich Okręgowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. Michał Jędrzejczyk. Justyna Turowska, Aleksandra Kudzyńska, Patryk Janiak. Finaliści etapu centralnego 8. Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o świętym Maksymilianie Kolbe. Zapraszam opiekunów, panie Małgorzatę Mularczyk, panią Alicję Tyl, panią Gabrielę Adamską, panią Teresę Graj, panią Katarzynę Rozmysłowską. Dziękujemy bardzo jeszcze raz serdecznie za to udzielenie. Dobrze, szanowni państwo, też 3 minuty przerwy do 05. Uczestniczyłem w debacie 10 lat Polski w Unii Europejskiej, organizowanej przez RBB oraz Uniwersytet Europejski. W debacie wziąłem udział m.in. z byłym komisarzem, który wprowadza nas do Unii Europejskiej, z Dieterem Verheugenem. 21 maja spotkałem się w Urzędzie Marszałkowskim z panem marszałkiem Stanisławem Tomczyszynem w sprawie koncepcji bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Gubina. Owocem tego spotkania jest dzisiejsza uchwała. 24 maja wziąłem udział w turnieju charytatywnym organizowanym przez Stowarzyszenie Eskadra. 26 spotkałem się z kierownictwem Szpitala Naumy Wilkenstedt w Guben. 26-28 w związku z złymi prognozami pogodowymi podjęte zostały działania zabezpieczające przed powodzią. 28 uczestniczyłem w spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem w Gorzowie, rozmawiałem z panem premierem m.in. o zabezpieczeniu Gubina przed powodzią. 29 maja wziąłem udział w konferencji Koszyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mierzęcinie. Jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości zmiany w mapie pomocy publicznej. 3 czerwca spotkałem się z niemieckim inwestorem. 4 uczestniczyłem w Zrzeszeniu Wójtów i Burmistrzów w Nowej Soli. 6 listy świętowaliśmy wiosnę nad Wisłą. W tej okazji była się konferencja podsumowująca projekt wieża kościoła parnego w Euromieście Gubin-Guben. 12 uczestniczyłem w spotkaniu w ambasadzie w Berlinie. I 13 było się posiedzenie Gosińsko-Gmińskiej Grupy Rybackiej.
i w uzupełnieniu na wcześniejsze interpelacje złożone przez Państwa i tak prawnego Łuszaka dotyczące zalegającej w Morze Kinysy wszystkie kamieniami i piasku po zakończeniu inwestycji w tej sprawie wystąpiłem do RZGW we Wrocławiu. Chciałbym przedstawić odpowiedź, jaką otrzymałem na moje wystąpienie. I tak, RZGW Wrocław. Odpowiedź na pismo pana burmistrza z dnia 19.03.2014 dotyczące korytarza Kinysy Łużyckiej poniżej elektrowni wodnej Gubin informujemy, że w dniach 15.19.04.2014 przeprowadziliśmy prace związane z wyrównaniem i odczyszczeniem niwelety dna na wyżej wymienionym odcinku. Prace zostały wykonane przez wykonawcę robót zasadniczych realizowanych w zeszłym roku. Wysokie stany wód w zeszłym roku i fakt, że prowadzone były na tym samym odcinku rzeki prace związane z remontem jazdy Gubin spowodowały trudności w realizacji robót i powstanie wyżej wymienionych niedociągnięć. Zwracamy uwagę, że brus i kamienie, które uwidoczniły się podczas obecnych wiązków niskich stanach wody, są elementami, które już wcześniej znajdowały się w korycie rzeki i są prawdopodobnie pozostałością po awaryjnych zabezpieczeniach linii brzegowych i istniejących murów oporowych. W trakcie realizacji robót stwierdziliśmy bardzo duże ilości takiego materiału, szczególnie w obrębie południowej części wyspy teatralnej i muru oporowego bezpośrednio poniżej elektrowni wodnej. Materiał ten częściowo spełnia rolę podbudowy starych zabezpieczeń brzegowych. W przyszłości należy liczyć się z tym, że w zależności od zmian kształtowania dna koryta rzeki będzie dochodzić do sytuacji odkrywania lub przemieszczania się większych elementów kamiennych. Planując wykonanie przestrzeni kajakowej bezpośrednio poniżej jazu elektrowni wodnej, należy brać pod uwagę ciągłe zmiany kształtowania dna rzeki. Praca hydrowęzła powoduje, że zmiany te są nieuniknione, a ich charakter może być bardzo dynamiczny, szczególnie po przejściu wód powodziowych i czasowo uniemożliwiać lub znacząco utrudniać uprawianie turystyki kajakowej. I teraz odpowiedzi na interpelację radnego Zuchyda Kiedrowskiego dotyczącej stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 138 w ciągu ulicy Kujawskiej i Lubelskiej. W tej sprawie wystąpiłem do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Chciałbym przedstawić odpowiedź, jaką otrzymałem na moje wystąpienie. Pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich, którego chyba nie wziąłem, ale przekażę panu ewentualnie po sesji. Kopię tego pisma. Tak, oczywiście. Żadna tajemnica. Po sesji albo w przerwie panu trzyma sobie, bo mam chyba u siebie gdzieś w materiałach. Dobrze. Tak, to by było na tyle. Panie burmistrzu, można rozmawiać na temat spotkania z premierem. To pan tylko pasał do słuchu, tak odsłucham. To dobrze w sumie by było. Generalnie tak, no to była trochę ściana płaczu. Każdy coś tam próbował załatwić dla siebie, więc nie wypadało mi w ogóle nie zabrać głosu i nie próbować załatwić czegoś dla Gubina. Potem też dopytywałem pana premiera, więc wywiązała się między nami dyskusja. Premier nie był w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, więc... Oprócz obietnic coś konkretnego pan premier. To już mówię. Ja przede wszystkim panu premierowi podziękowałem za to, że na linii miasto-rząd ta współpraca funkcjonuje bardzo dobrze poprzez pośrednika, czyli wojewodę. Czyli jeżeli chodzi o pieniądze na usuwanie skutków powodzi, trzeba powiedzieć, że tutaj służby wojewody, to też mówiłem publicznie, i pani Chatka, i pan wojewoda Jabłoński, i przede wszystkim teraz pan wojewoda Ostrołuch, no, cała trójka spisywała się bardzo dobrze, było czuć zawsze wsparcie i tutaj naprawdę przychylność. I parę milionów złotych popłynęło na usuwanie skutków powodzi z rządu. Natomiast źle się zaczyna dziać, czy tam, jak już jest kilka różnych instytucji, my w Gubinie mamy tą nieprzyjemną sytuację, że u nas odpowiadają przynajmniej dwie instytucje, RZGW Wrocław oraz Lubuski Zarząd Melioracji. Jak już kilka instytucji jest przy stole, trzeba się dogadać, to już następują problemy. I poprosiłem pana premiera, mój pomysł był taki, żeby powierzyć jakiemuś ministrowi bądź ministerstwu koordynację inwestycji przeciwpowodziowych. Bo tak naprawdę czasem to wystarczy wziąć osoby odpowiedzialne, zaprosić je do stołu, rozdysponować pracę i za chwilę rozliczyć z efektów. Żeby ktoś nad tym stał, bo często jest tak, że rzeki płyną przez kilka województw,
czasem nawet 2-3, więc nie może tego robić jeden z wojewodów, bo jest kilku wojewodów, więc wydaje mi się bardziej ktoś nadrzędny. Taki był mój pomysł na to. Natomiast pan premier chyba słusznie skwitował, że łatwiej jest często wdrożyć przepisy w życie, łatwiej jest przeforsować jakieś trudne ustawy, natomiast ciężko jest czasem wyegzekwować coś od ludzi. Ale skończyło się na tym, że jakby przekierował mnie do jednego z generałów w kancelarii premiera, który zajmuje się zarządzaniem kryzysowym. I do niego się zwrócę, żeby poprosić o koordynację. Natomiast równolegle jestem po spotkaniu z panem Tomczyszynem. Lubuski Zarząd Konfederacji podlega pod członka zarządu pana Stanisława Tomczyszyna. I tutaj zadeklarowałem gotowość do dodania tej sumy 5000 zł do koncepcji przeciwpowodziowej. Następnie stworzyliśmy taką mapę drogową, czyli dokumentacja już projektowa typowa, bo koncepcja to jest jedna, następnie jest projekt budowlany. Tutaj dofinansowanie byłoby z EWT. Jestem po rozmowie z prezesem Czesławem Fiedorowiczem i widzimy tutaj możliwość sfinansowania tej koncepcji, tego projektu z EWT. No i już najważniejsza kwota, czyli sama inwestycja, kwota między 50 a 60 milionów złotych. Tutaj przy świadkach i pan Kaciunka był z nami, i pan Wyczych był z nami. Jest taka deklaracja ze strony pana Tomczyszyna. Zrobi wszystko, żeby ta kwota już w ciemno, bez dokumentacji projektowej, jeszcze została wpisana do kontraktu, jednego z kontraktów wojewódzkich. Oni tam mają inne nazwy, jeden jest wojewódzki, drugi jest terytorialny. Szczerze powiem, wszystko nie wiem, który dokładnie kontrakt, ważne, żeby te pieniądze zostały wpisane. I również na zrzeszeniu wójtów i burmistrzów to wysoki. Spytałem o to pani marszałek. Pani marszałek przy świadkach potwierdziła, że jakby wolę wpisania tej inwestycji gmińskiej do któregoś z kontraktów wojewódzkich. Tak wygląda sytuacja. Od premiera do marszałka. Dziękuję. Informacja przewodniczący Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie między sesjami. Komisja rewizyjna spotkała się w dniu 12 i 15 maja na opracowaniu opinii do budżetu, natomiast 19 maja przeprowadziliśmy kontrolę placówek oświatowych w zakresie środków na dokształcenie nauczycieli Funduszu Zdrowotnego i Funduszu Socjalnego w roku 2013. I 26 maja odbyła się kontrola wydatkowania dotacji udzielonych klubom sportowym na rok 2013. Panie Przewodniczący, chciałabym się odnieść, no nie wiem, kiedy Pan mi pozwoli, do dnia 15 maja, drugiego posiedzenia właśnie na opracowanie budżetu. Dziękuję. Komisja Bezpieczeństwa spotkała się 16 czerwca. Omawialiśmy wspólnie z Komisją Młodzieży dzisiejszy projekt uchwał, który będziemy głosować. W dniu wczorajszym, czyli w dniu 17, w miejscowości Dzikowo, w sali edukacyjnej Sosna Kubińska, dzięki uprzejmości Lasów Państwowych odbyło się targi bezpieczne lokacje dla klas pierwszych szkół podstawowych z Kubina. Wzięło udział około 180 uczniów klas pierwszych. Tutaj chciałbym złożyć podziękowania dla pana Leśniczego za udostępnienie sali i za piękne wykłady dla dzieci, dla komendanta Państwowej Straży Pożarnej, dla przedstawicieli WOPR-u, a także dla pracowników policji, którzy brali w tym czynny udział. Dziękuję. Komisja Młodzieży, Sportu i Turystyki spotkała się w dniu 16 czerwca. Tematem spotkania były uchwały. Tu spotkaliśmy się wspólnie z Komisją Bezpieczeństwa i radziliśmy na temat uchwał, które będziemy dzisiaj podejmować. Dziękuję bardzo. Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej w dniu 16 maja odbyła spotkanie z panem Wojciechem Wojciechowskim, wiceprezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Energetycznego Górnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie instalacji fotowoltaicznej na terenie Gubina. W dniu 29 maja spotkanie z przedstawicielami firmy Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu Okaz.
w sprawie omówienia czynności z zakresu pielęgnacji zieleni miejskiej podejmowanej przez firmę. W poniedziałek spotkanie z przedstawicielami firmy Magna w sprawie wniosku dotyczącego zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów byłych zakładów Karina oraz zaopiniowano projekt uchwały w dzisiejszym sesji. Dziękuję. Komisja Oświaty i Kultury spotkała się 3 czerwca. Na spotkaniu obecna była pani naczelnik do spraw Wydziału Spraw Obywatelskich oraz dyrektorzy placówek oświatowych. Rozmawialiśmy na temat arkusz organizacji innych szkół oraz ewentualnych remontów w czasie wakacji. W drugiej części spotkania w obecności pana burmistrza oraz członki zarządów Związku Zawodowych Solidarność i Związku Nauczycielstwa Polskiego rozmawialiśmy na temat sytuacji w Specjalnym Ośrodku Szkolnym Wychowawczym w Lubinie. Wczoraj komisja spotkała się w celu zaopiniowania projektu uchwał na dzisiejszą sesję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt, interpelacje i wnioski rady. Proszę. Rady lepsze. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, korzystając z programu Osłabienia Skutków, powoli udało się nam wykonać remont ulicy Konopnickiej. Widząc skutki każdej powodzi, jak również problem odbierania odkrytych opadów, liczne podtopienia zgłaszane przez mieszkańców, myślę, że wzorcową ulicą do skorzystania z tych środków jest ulica Bohaterów. Czy istnieje możliwość takiego remontu? Druga interpelacja dotyczy remontu ulicy Piastowskiej. Czy już wiadomo, jaki odcinek będzie remontowany? Droga ta również nadaje się do sfinansowania z programu usuwania skutków powodzi. Ja aż żal byłoby, gdyby starostwo nie skorzystało z takiej okazji. W związku z remontem wnioskuję również o wykonanie nowego przyłącza wodnego do liceum ogólnokształcącego. Trzeci temat dotyczy wybudowanych małych zabezpieczeń powodziowych przy pomocy strażaków. Jaki był koszt całego przedsięwzięcia? Opinia mieszkańców, że są to zmarnowane pieniądze i niepotrzebne działania, składa do przemyśleń. Może warto wykorzystać prowizoryczne wały w bały sposób. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Panie Burmistrzu, wśród części mieszkańców wraz na temat kolumbarium. Ogromna prośba, żeby przyłożyć starania do wybudowania choćby w wersji jakiejś segmentowej z możliwością rozbudowy. To nie musi być od razu 100-200 miejsc na ulicę, to może być 5-6 i kwestia po prostu dalszego rozbudowywania. Następna interpelacja dotyczy prawie wszystkie cmentarze. Prośba mieszkańców niektórych o możliwość, o rozważenie możliwości obniżenia ceny wjazdu samochodem osobowym. Ponieważ obecna cena 24 zł no jest dla niektórych dość dużą zaporą, a wydaje mi się, że to gdyby ta cena była niższa, nie będzie też to wykorzystywane do jakiegoś przejazdów i stałego jeżdżenia pod kalendarzem. Bardzo proszę również o wykopertowanie chociaż dwóch miejsc przy bramie głównej cmentarza, miejsc dla inwalidów. Miejsce dla inwalidów także proszę wykopertować na parkingu przy kościele. I są szerokości wystarczające, także tam nie będzie żadnego problemu ze zmianą szerokości miejsc postojowych. I ostatnia dotyczy zrobienia porządku z koronami drzew. Ulica Racławicka, Rycerska, Różana, Żwirki, Wigury, Żmierskiego to są te, które najczęściej widzę, gdzie korony wchodzą całkowicie w światło trubów elektrycznych. I podczas wiatrów, podczas deszczów następują bardzo często iskrzenia instalacji. Mieszkańcy się tego obawiają. Dziękuję. Dobra, Żyńska, Edward Matek, Krzysiek, Dobrolak, Robert, proszę. Po kolei.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Burmistrzu. Chciałbym, Panie Burmistrzu, na Pana ręce złożyć serdeczne podziękowania od mieszkańców i moją skromną osobą również za zrobienie tego wjazdu na Bartnickiego, gdzie już w tej chwili ludzie no mogą jechać, nie obawiając się, że trafią w czasie deszczu w jakąś wielką dziurę. Dziękuję serdecznie. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Pierwsza sprawa, pojemniki na odzież. Zdecydowanie poprawiła się estetyka tych pojemników, lecz nie bardzo rozumiem logiki ich posadowienia. Trochę bez ładu, bez składu w przypadkowych miejscach. Na przykład na ulicy Poleskiej jeden stoi pojemnik na wysokości byłego placu zabaw, a w odległości 100 metrów na ulicy Cmentarnej, tuż przy wjeździe na ulicę Mylną, stoi następny. Oba stoją na trawie. Na przykład na ulicy Kaliskiej wybudowano zgodnie z przeznaczonymi gdzieś w miesiącu przez nasz funduszami te podstawy pod punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Teraz one nie stoją na trawie, natomiast obok stoi pojemnik na odzież, który już stoi na trawie. Nie bardzo rozumiem, gdzie tutaj logika i chciałbym, żeby jakieś oczekuję jakichś działań w tym zakresie. Temat następny to wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych. Spotykaliśmy się na Komisji Finansów, temat pilotowany. Ja, Leszek Ochotny również mocno angażował się w tą sprawę. Robert Woszak, przecież przewodniczący komisji, za tym również chodził. Niedawno mówił Pan również, że siedzicie, policzycie. Moje pytanie, czy wyciągnęliście już jakieś wnioski? Skoro jestem już przy pytaniach, które wracają u mnie jak bumerang, to zapytam, ulica Mała, czy będzie remontowana w tym roku, czy w przyszłym roku? Następna sprawa to ograniczenie prędkości, czy jakieś inne pomysły poprawiające bezpieczeństwo na ulicy Lubelskiej i Wyspiańskiego. Czy coś z zarządcą drogi wojewódzkiej da się zrobić w tej materii? Naprawdę tam kierowcy szaleją, bo to bezpieczeństwo przy zespole szkół technicznie naprawdę trzeba poprawić. Również należy pomyśleć o górniaku tutaj na Piastowskiej, jak i przy szkole podstawowej numer 3. To są trzy takie miejsca, gdzie naprawdę myślę, że mocno by trzeba było się zaangażować w tą sprawę poprawy bezpieczeństwa. No i to są wnioski, interpelacje radnych, może jakieś wnioski, bo wczoraj miałem okazję być na Komisji Zdrowia, Powiatowej Komisji Zdrowia i tak trochę przedstawić tych faktów, które nam przekazano. Wynik finansowy spółki za rok 2013 to minus 1 520 000 zł. Kapitał został podwyższony do kwoty 2 200 000 zapewne, żeby żaden z wierzycieli nie mógł złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Przyszedł nowy prezes, widać, że nie będzie raczej reformatowy. Premier sam stwierdził, że przyszedł, żeby była ciągłość władzy po wypowiedzeniu umowy przez byłą już panią prezes. I chyba wszyscy już mamy doświadczenie, bo w końcu czwarty prezes w ciągu 4 lat będzie zapewne mydlił, jak to jego poprzednicy mydlił oczy wszystkim mieszkańcom. Na pytanie, jaką wizję ma na prowadzenie firmy, stwierdził, że nie są, że w tej chwili nie jest w stanie przedstawić żadnej nowej koncepcji. Stąd ja stałem taki wniosek, że niewiele się będzie działo, po czym pewnie zmieni się następny prezes i tak w kółko. Koncepcji rozwoju, jak wiemy, było kilka. Ostatnio nefrologia, sztuczna nerka, a co powstaje, gabinety rehabilitacji. Podmiot pani Rutkowskiej funkcjonował w tym mieście kilka lat. Były spore kolejki,
ale dlatego, że tylu pacjentów korzystało z oferty. Co będzie dalej? Wobec oferty spółki Nowy Szpital NFZ podpisuje umowę i co? Kolejki będą jeszcze większe, bo mają mniejszy kontrakt. Pani Wielkowska prawdopodobnie zamknie zakład. Kto będzie obsługiwał mieszkańców? Dwóch magistrów rehabilitacji z dwuletnim stażem i trzech specjalistów. W tym roku zatrudniona na pełen etat specjalistka w wieku 77 lat. Jestem pełen podziwu dla osoby w tym wieku, że pracuje w tym zawodzie, natomiast no, nie jestem pewien, czy będzie w stanie przez tyle godzin fizycznie bądź pracować. Uważam, że szpital po raz kolejny pokazuje, że nie ma nic nowego do zaoferowania. Starza się w równi pochyłej, a ostatnie działania są wymierzone już w prywatne podmioty, tak jakby była tutaj walka, nie dałem nic nowego, tylko po prostu to, co funkcjonuje na rynku i próbują zabrać i niszczyć tak dobrze tą. Także tutaj, korzystając z okazji, że jest pan starosta, to zapytam pani starosto, co z ofertą leczniczą dla mieszkańców, kiedy w Lubinie będzie szpital. Dziękuję. Jeszcze dołączę tutaj głos radnego Bartka. Panie burmistrzu, myślę, że warto byłoby się spotkać z podmiotami, które prowadziły te oddziały rehabilitacji, tak by z nimi porozmawiać i zapytać, jaka jest ich sytuacja, jaki jest ich pomysł, jak dalej. I przede wszystkim myślę też oni z taką złością, emocjami nie chcą podpisywać tych kontraktów, które NFZ mimo wszystko przyzna, żeby z nimi porozmawiać, może jakoś skończyć, że mimo wszystko myślę, że warto podpisać i czekać, co się będzie działo dalej. Też spróbować tutaj jakieś kroki poczynić, tak by spróbował właśnie z panem wicestarostą, bo wczoraj też na spotkaniu rozmawiałem z panem starostą, powiedziałem, że koniecznie trzeba delegować osoby, które pojechały do NFZ-u, jakąś delegację wytypować, jechać do NFZ, po prostu cały czas monitorować, informować, jaka jest sytuacja, jak to wygląda, tak żeby może tutaj te kroki w tym kierunku podjąć. Dziękuję, Krzysztof Zobacz. Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Jak Pan Burmistrz przekazał w sprawozdaniu, w maju spotkał się Pan z rodzicami trzech, czteronolatków, które w trakcie tegorocznego naboru do przedszkoli nie zostały przyjęte. Wówczas też z tego co wiem zaproponowano utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół imienia Kopernika w Gminie. Czy mógłby Pan Burmistrz przedstawić stan realizacji tego zadania? Czy trwają przygotowania, czy jest realna szansa na to, żeby od września ruszyć z tym dodatkowym oddziałem? I druga sprawa to już w zasadzie nie interpelacja, ale podziękowanie, które chciałbym skierować w imieniu własnym oraz zespołu zarządców Wam w gminie, a przede wszystkim mieszkańców osiedla Emilii Pater. Chciałbym podziękować Panu Burmistrzowi za to, że poparł pomysł przeprowadzenia tych wspólnych inwestycji na osiedlu. Taka forma realizacji zadania, która polega na tym, że wspólnoty zakupują materiały, a miasto pokrywa koszty wykonania, sprawdza się w 100% i cieszy się dużym zainteresowaniem wspólnot. Jak wiemy, już kilka bloków skorzystało z tej możliwości i długo rozpocznie się remont bloku numer 10, w naszej ulicy, w okolicach bloku numer 10, w kolejce czeka już okolice bloku numer 12. Mnie osobiście też cieszy fakt, że w obecnym okresie, który de facto teraz aktualnie ciężko pozyskać jakieś środki zewnętrzne na dofinansowanie tego typu zadań, udało nam się w porozumieniu z panem burmistrzem wypracować taki model finansowania tych inwestycji. Dlatego też pragnę podziękować za dotychczasową przychylność i liczę na dalszą owocną współpracę w tym zakresie. I jednocześnie chciałbym podziękować panu naczelnikowi Oli Kierowiczowi, Kajnowiczowi oraz pracownikom ZUP-u, bo bez tych osób te remonty też nie miałyby możliwości realizacji. Dziękuję. Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, Szanowni Państwo. Ostatnio na Komisji Oświaty i Kultury rozmawialiśmy na temat tarczy organizacyjnych, przy okazji również na temat ewentualnych remontów w szkołach.
No, potrzeby są duże, bo wiadomo, kuchnie, stara kanaliza, oświetlenie, także w każdej szkole, w każdym przedszkolu jest coś do zrobienia. Dyrektorzy no, jednogłośnie stwierdzili, że no, nie mają pieniędzy nawet na te drobne remonty. Wczoraj pan burmistrz, będąc na komisji oświaty, powiedział, że są jednak jakieś oszczędności, że będzie można z nich skorzystać. No, chciałbym się dowiedzieć, czy będą planowane jakieś remonty w przedszkolach, szkołach w czasie wakacji. Druga moja interpelacja skierowana jest do pana prezesa PUM-u. Chodzi o ulicę Zwycięstwa, równolegną do ulicy Piastowskiej. Ulica, moim zdaniem, trochę zapomniana. Nie chodzi mi tutaj o remonty, tylko o zadbanie o czystość na tej ulicy, o wypielenie chodników, o zadbanie o krzewy, drzewa. Podejrzewam, że zapomniano o tej ulicy i nic nie robiono co najmniej od roku. I sprawa popatrzająca jak numera, oświetlenie na ulicy Akacjowej Wrzosowej, montaż dosłownie 4 plam. Ostatnio spotkałem się z mieszkańcami tych ulic. Przedstawili mi nawet ofertę zakupu, znaczy propozycję tanich lamp. Chyba jest koszt jednej lampy 1200 zł. Z panem naczelnikiem tutaj rozmawiałem. Generalnie większość kosztów tutaj poczyna by była na pociągnięcie kabla od transformatora. No ale myślę, że tak jak wcześniej mówiłem, to koszt około 20 tysięcy złotych. Tak? To wszystko, dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, zacznę od przyjemnej informacji. W dniu 14 uczestniczyłem w inauguracji tygodnia seniora Brandenburgii i bardzo miło, cieszę się, że mogę poinformować Wysoką Radę Pana Burmistrza, że Rada Miasta Gmina została wyróżniona, wymieniona jako przykład dobrej współpracy transgranicznej i po raz drugi Gubin został wymieniony w momencie, kiedy pani Danuta Kaczmar została wyróżniona dyplomem i specjalnym wyróżnieniem za wprowadzenie klubu transgranicznego seniorów, co także zostało bardzo wysoko ocenione przez pana, jak się nazywa? Wątpliwskim, premiera Brandenburgii. Druga sprawa przyjemną, to chciałem powiedzieć, to ruszyły prace na ulicy Cmentarnej, kanalizacyjnej prawdopodobnie, to znaczy dzisiaj już mi zgłoszono, że może wreszcie sprawa surowców na tej ulicy zostanie zlikwidowana. Trwało to kilka lat. Myślę, że dzięki temu, że wspomógł pan radny Panek i ruszył to od nowa, także sprawa została ruszona z miejsca. Dziękuję bardzo w imieniu mieszkańców. Ale panie burmistrzu, gdyby jeszcze nie zapomniano, czy wspomniano o ulicy Małej, którą trudno nazwać ulicą, a krótka jest, wydaje mi się, że koszty remontu siedziowy nie byłoby specjalnie duży. A teraz chciałbym się zwrócić do wszystkich radnych tu obecnych, ze względu na to, że nasza kadencja się kończy, a tak jak się zorientować, większość będzie startować w następnej kadencji. Chciałem, żeby wszyscy pamiętali o tym, wystąpili o to, żeby wreszcie opracowano plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gubina. Bo takiego planu nie ma. Tak jak ostatnio rozmawiałem z architektami miejskimi, mówiłem, że u nas jest takie trochę dzika zabudowa.
więcej w ciągu budynków mieszkalnych raptem zbudowane, czy powiedzmy działa warsztaty samochodowe, czy handel samochodami, co jest w zasadzie niedopuszczone, na to powinny być specjalnie przeznaczone tereny. Ja już przy tym jestem, to chciałem jeszcze tylko powiedzieć następujący problem. Na sesji często wraca sprawa opłaty handlowej. Handlującym za wystawienie wiadra czy z kwiatami czy jakiegoś innego przedmiotu narzuca się dodatkową opłatę. Natomiast tam, gdzie powstają warsztaty i parkuje się samochody poza terenem tej działki, na chodnikach, na terenach zielonych, przyczepy stoją materiały i nikt za to nie płaci. Dlaczego się od jednych wymaga za zajęcie jednego metra, a innym, tym zajmują kilkanaście metrów, nie ponoszą z tego powodu żadnej opłaty? I jeszcze dwa zdania na temat wiosny nad Nysą. Minęła kolejna wiosna nad Nysą. Ja uważam, że z mojej strony brawa za organizację, ale zawsze jest jakiś ale. Niestety w niedzielę część koszy nie było sprzątnięte, walały się śmieci. I tutaj nasuwa mi się jedno pytanie. Takie święto, które było świetną okazją do promowania miasta i niestety nie skorzystano z tego. Chodzi mi o ten szal, który produkowało, czy powiedzmy zorganizowało to warsztaty terapii zajęciowej. Halo było na całą prawie Polskę. I nie wykorzystano tego momentu. Gdzieś Niemcy pytają, bo przedtem mówiono, że będzie rozwinięty ten szar wokół, jedni mówili, że wokół Fary, inni mówili, że wokół wyspy. Niemcy o godzinie 13 chodzili, pytali, gdzie ten szar będzie rozwinięty, chcieli wziął i nic niestety nie wiedział. Uważam, że należy to wykorzystać. Przecież mamy specjalny wydział do spraw promocji miasta. Nikomu nie widziałem z nich, że przecież oni powinni ten wydział właśnie powinien się tym zainteresować, robić szum na całą ten. A nie tylko, wszyscy oglądali się, zdaje się tylko, żeby wszystko zorganizował dyrektor Domu Kultury. A jeszcze, jak będę złośliwy, niektórzy uważaliby, że najlepiej dać im szczotkę w pewną część ciała, to po drodze pozamiatać. Tak nie można. Są ludzie odpowiedzialni za promocję masę. Oni powinni wykorzystać takie momenty. O Gubinie pomogło w tym momencie mówić cała Polska. Ja jestem przydział. Pytanie powinno być takie. Co wykonano w tej kwestii? Proszę nie oceniać z góry, tylko po prostu zapytać pana burmistrza, co wykonano, żeby tą akcję promocyjną przeprowadzić. Przecież pani Ewelina była za to odpowiedzialna i zaraz się pan dowie o tym wszystkim, bo burmistrz będzie odpowiadał. Także proszę zadać pytanie, jakie były przedsięwzięte kroki do tego, żeby tę akcję wypromować, a jakie były warunki, żeby to przeprowadzić. Także dostanie pan odpowiedź na to, tak? Myślę, że to będzie. Także proszę zbyt pochopnie tego nie odbyć. Ja warunków nie stworzę, panie przewodniczący, ale uważam, że to był moment, który należało wykorzystać. Dobrze, porozmawiamy o tym jeszcze na przerwie. Jeśli do tego nie, to można to jeszcze nadać. Wydaje mi się, że to tylko udział szkół, gdyby młodzież szkolna ten szal ciągała, trzymała, to przecież to była wspaniała rzecz. Promocja miasta bardzo duża. I teraz jeszcze następującą sprawę, prosiłbym o przemyślenie tej sprawy, a teraz chciałbym apeluję, wnioskuję, jak się Państwo wręcz żądam likwidacji kotłowni z dymiącym kominem przy szkole numer 3. Uważam, że to jest niedopuszczalne, żeby w naszej placówce miejskiej była taka kotłownia z dymiącym kominem zanieczyszczającym środowisko.
A poza tym druga sprawa, ze względu na stan, na zdrowotność naszych dzieci, powinniśmy zlikwidować parkingi na przy szkole numer 1 i szkole numer 3. To, dziękuję bardzo. Chciałem jeszcze, ale to jest pan burmistrz, który udział w odpowiedzi. Dziękuję.